Cześć, witajcie na kanale Ptasie Gra, ja jestem Ptasiek, przed wami dzisiaj znowu gra w kąciku Ptasi czy nie Ptasi, czyli taki mój hit czy kit. Gra, w którą jeszcze nie grałem, a od dłuższego czasu przymierzałem się, żeby ją sprawdzić i też wiem, że parę osób na kanale pytało. Gra nazywa się Speedway Challenge 2023, czyli będziemy się bawić w menadżera chyba. Drużyny w żużlowej. Zobaczymy, ja jeszcze nie grałem, odpalam po raz pierwszy, jak widzicie jest odpalony samouczek. Zobaczymy, żużel to wyścigi motocyklowe na owalnych torach. W każdym biegu uczestniczy czterech zawodników. Wyścig składa się z czterech okrążeń. Zawodnicy ścigają się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. No, ja muszę przyznać, że nigdy nie byłem na meczu Speedwaya. Natomiast był taki czas, że się interesowałem zarówno polską ligą, jak i turniejami rangi mistrzowskiej. Więc co nieco o żużlu wiem, aczkolwiek jest to raczej co nieco niż coś więcej. Zacznij naukę jazdy naciskając przycisk rozpocznij. O, to tu jednak się będziemy ścigać. Przed startem każdego biegu możesz ustawić zawodnika na polu startowym. Ok. Możesz zmienić położenie zawodnika na starcie naciskając przycisk left, by przesunąć w lewo, lub right, by przesunąć go w prawo. Gdzie mamy przyciski left? Po ustawieniu motocykla przyszła pora na start. Naciśnij i przytrzymaj przycisk left lub przycisk right tak długo, aż podniesie się taśma startowa i zniknie zielone światło. Brawo, udało Ci się wystartować. Kontrolujesz motocykl naciskając przycisk left lub right. Nie musisz dodawać gazu, jest on dodawany automatycznie. Ok, twoim zadaniem jest przejechanie czterech okrążeń, możesz zjechać z toru, nie możesz zjechać z toru, ani uderzyć w bandę. Uważaj na łukach, by na łukach nie wychylić się za mocno, bo to może skończyć się upadkiem. Chyba wyjechałem. Na górze ekranu znajduje się licznik SCP. Za każdy ukończony bieg otrzymasz punkty SCP. Im lepszy bieg w twoim wykonaniu, tym więcej punktów SCP możesz zgarnąć. No dobra. Jeśli chcesz powtórzyć samouczek, kliknij na przycisk powtórz lub naciśnij na klawiaturze Escape. Jeśli chcesz zakończyć samouczek, kliknij w przycisk zakończ. Powtórz. Coś tu nie działa, albo ja coś tutaj źle robię. Dobra. Zakończ. Nie udało Ci się ukończyć samouczka. No to nie. No to powtórz. Okej. Dobra. Ostro, za ostro. Zjechałem z toru. Ach. Powtórz. Dobra. To było blisko bandy. W trakcie biegu będzie taka konieczność. Możesz zwolnić puszczając monetkę gazu. Naciśnij przycisk
Left i przycisk Y jednocześnie, by zahamować. OK. Już tak dobrze było. Ja już to wszystko wiem, drogi samouczku. Bo jeszcze nie umiem przejechać czterech okrążeń. Znów wyjechałem. Dobra. Zakończ. Tak. O, jak tu jest głośno. To jest ekran główny. To jest ekran menu głównego gry. Do wyboru masz 5 rodzajów rozgrywki. Naciśnij na klawiaturze przycisk Space, by kontynuować. Szybka gra, wybierz dwa dowolne zespoły oraz tor i zmierz się w meczu towarzyskim. Wyzwania. Podejmij wyzwanie i spróbuj sprostać wymaganiom, by je zaliczyć. Za każde ukończone wyzwanie otrzymasz punkty. Kariera. Zdaj licencję, wywalcz miejsce w składzie swojej drużyny, zarabiaj pieniądze, ulepszaj swoje wyposażenie i tnij się na sam szczyt żużlowej kamery kariery. I ja myślałem, że my będziemy zarządzać drużyną, a my tutaj zarządzamy pojedynczym zawodnikiem. Liga. Wybierz zespół i rywalizuj nim w trybie ligi. Zarządzaj budżetem, zawodnikami, by zdobyć drużynowe mistrzostwo kraju. O, czyli jednak. Multiplayer. Rywalizuj z losowymi graczami w grze rankingowej lub stwórz grę i graj ze znajomymi w turnieju online. Turniej lokalny, wiadomo. Punkty pozwolą ci odblokować nowe tory i zespoły oraz będziesz mógł podreperować swój budżet w karierze i lidze. Pamiętaj, że w ekranach menu możesz poruszać się za pomocą myszy lub klawiatury. Powodzenia. To co, szybką grę? Pierwsza liga. A co mamy w drugiej? Start Gniezno, Polonia Piła. Czy mamy jakieś śląskie kluby? Row Rybnik. Superlidza raczej nie będzie. No to co? To w pierwszej lidze się zmierzymy. Z kim Row Rybnik chciałby walczyć? Z Poznaniem. Typ normalny. Nie mam pojęcia, jak się gra, więc. Co? Ligi Narodowe. Zróbmy normalny. Nie mam pojęcia, jak tutaj ruszyć. Nie chcę. Gdzie ja to mam zatwierdzić? Szybka gra. Rybnik z Falubazem. Niech jest. Czegoś tutaj nie rozumiem. Graj. A, którym mam grać? Okej. Okay.
Polska, Lublin, Gorzów, Częstochowa, Toruń, Wrocław, Leszno. Ładne te stadiony. Grudziądz, Krosno. Ostrów musimy odblokować. Rybnik też. Oj, dużo tych punktów tu potrzeba. O, i Stadion Śląski w Chorzowie. I Stadion Narodowy. Toruń, Częstochowa. No to jak jesteśmy w Rybnik, to najbliżej do Częstochowy. To znaczy losuj. No to chyba nie chcemy losuj. Graj. Mecz towarzyski. Buczkowski, Winkler. Graj. W razie jestem na końcu i ochlapali mi wizjer. I gleba. No trudno, pierwsze koty za płoty. Turyziu, kończę. Aha. Przejechałem przez taśmę. Nic nie widzę. Nic nie widzę. Coraz mniej widzę. Proszę nie regulować odbiorników. Zupełnie nie znam techniki jazdy. Za mocno hamuje, ale widoczność mi tutaj nie pomaga. Dojechałem! Brawo ja! Tak bardzo nie uciekli. Ale i tak jestem gdzieś na szarym końcu. Słuchajcie, jak ktoś jeździł na żużlu, dajcie znać, jak opanować tą technikę. Bo jak na razie to widzę, że tutaj odstaje bardzo mocno. I za dużo punktów to nie przywożę. Jest 14 do 3. 14 do 3.
O, zaczynam doganiać. Jestem coraz bliżej. W sensie uciekli mi tak bardzo. A tam jest jakiś wskaźnik. Dyskwalifikacja zapewne. No teraz popatrzył na wskaźnik zamiast grać. Oj, będzie święto za pierwszy zdobyty punkt. No tak. No tak. To trzeba jednak wyczuć. Nie mogę się patrzeć na ten wskaźnik. A, puściłem. To nie jest taki prosty sport. Mamusiu. Późno też spod taśmy ruszam. Nie jestem ostatni. Już jestem. Nie, jestem trzeci. Nic nie widzę. Gdzie ja mam zrywkę? Mam pierwszy punkcik. Mam pierwszy punkcik i 5 punktów zdobyte. Brawo ja, w którym? W piątym biegu. Ale chłop wyskoczył. Na skupienie. Jadę po kolejny punkt. Jej! Cały czas nie wiem, jaka jest optymalna linia wyścigowa. Bieg po biegu. Biegów jest 11. 0, 5, 2, 4, 1, 5, 2, 4, 1, 5, 1, 5. No. Szału nie ma. Ja sobie mogę wybrać, którym ja chcę, nie? Niebieski i czerwony jest mój. A, tak mogę sobie wybrać. No powiedzmy, tym Winklerem pojedziemy.
Tak. Walczymy. Już mi uciekają. No i chyba bez łatwego poziomu to my tu nie mamy co startować na razie. Lepiej by było jechać cały czas na żółtym. A tak czułem, że jak będę patrzeć znowu na ten wskaźnik, to na bandzie wyląduje. Ale już mam dobre starty. Miałem. Udało mi się kogoś wyprzedzić. Co prawda to był mój zawodnik. Nie chciałbym w ciebie, ziomel, wjechać. Ajajajajaj. Straciłem tą pozycję, ale walka. Ależ to była walka. Dwóch teammate'ów. Średnia punktów WW. A nie, to ostatnie. Pewnie walkover, walkover, a ci mają 3, 2, 3, 3, 2, 2. A już było zielone, ale się taśma nie podniosła. Okej. Mój błąd. A i znowu to samo zrobiłem. Bieg 11. Nie zjeżdżaj z toru, ptasiek, nie zjeżdżaj z toru. A, wyścig przerwany. Tak to jest, jak chłop za bardzo chce. Teraz chyba nawet pierwszy wystartowałem. Ajajajajaj, tak delikutaśnie chciałem. Ostatni bieg, ten ukończymy. Że to tak, tak delikatnie trzeba z tą kierownicą. No nie dogonię go, nie dogonię go, ale jestem na drugim miejscu! Coraz lepiej, coraz lepiej. A, bo tu jakieś dwa walkowery się wywalili, dlatego przyjechałem na drugim miejscu. Czy to ja dostałem walkower?
3-2. Nie no, dwa punkty zdobyłem. Bieg 11. Co mnie wynosi na zewnętrzną. Znów za bardzo wyjechałem. Znów dyskwalifikacja. Mecz przegrany sromotnie. No nie, jeszcze jest więcej biegów, tak? Odsmarowali mnie tym żużlem. Centralnie nic nie widzę. Ale walczę. Co to było? Ktoś tam zjechał i ja też. Ten miał defekt, to dlatego mnie tak zmylił. Ile jest tych biegów? 15. No dobra. Starty mam dobre. A bandy mnie kochają. Z jakiegoś powodu startujemy we trójkę. Kogoś tam wykluczyli. Jedziemy po kolejny punkcik, byleby dojechać. Chcę zobaczyć, czy tu nie ma gdzieś możliwości zerwania, zrywki, wyczyszczenia sobie wizjera w kasku. W takich warunkach to się ciężko jeździ. Mam ten jeden punkcik, no. Nie wiem, co się dzieje.
Teraz dostanę karę. No, to było za szeroko. Ale walczę. Nie jest to łatwa gra. Znów ostatnie miejsce. Zaczynam tracić dystans i widoczność. Pewnie mój tor jazdy jest bardzo, bardzo, bardzo zły. No, przegraliśmy z Kretesem, ale początki były ciężkie, potem coraz więcej tych punktów zdobywałem. Mój zawodnik najwięcej ile? 5. A tutaj 13. Wyzwanie, kariera, liga, turniej lokalny. A zobaczmy karierę. Stasiek. Gra. Liga żużlowa. Ja chcę być z jedynego śląskiego klubu. Jazda łatwy. Finanse niech też jest łatwy. Ile kasy. Witaj w trybie kariery. Omówię znaczenie poszczególnych przycisków, by ułatwić rozpoczęcie Twojej kariery. Kliknij w dowolne miejsce na ekranie lub naciśnij na klawiaturze Space, by kontynuować. Licznik SSC to waluta, w której zarabiasz w trybie kariery. Pieniądze otrzymujesz według stawek zapisanych w kontrakcie. Zdobyte pieniądze pozwolą Ci na zakup sprzętu, wyposażenia i pojazdu. Dzisiejsze zawody. Po prawej stronie ekranu znajduje się okno z listą zawodów rozgrywanych w dniu dzisiejszym. Zawody, w których bierzesz udział, są podświetlane. No dobra. Wiadomości. To twoja skrzynka odbiorcza. Dostrzegasz na ikonie czerwoną kropkę? Jeśli widzisz podobny znak, na innych przyciskach powinieneś tam wejść i sprawdzić, co się dzieje, ponieważ potrzebna jest twoja reakcja. Lista zawodników. Znajdziesz tu listę wszystkich rozgrywek, możesz podejrzeć tabelę, statystyki oraz terminarz dla każdego typu zawodów drużynowych lub indywidualnych. Zawodnicy i transfery. Znajdziesz tu listę wszystkich zawodników znajdujących się w grze, również tych, którzy zakończyli karierę, oraz możesz podejrzeć, jaki ruch panuje na giełdzie transferowej. Finanse. Znajdziesz historię transakcji, salda oraz spotkasz się ze sponsorem, by dostać trochę pieniędzy. Kontrakty. Ten ekran zawiera informacje o aktywnych kontraktach, propozycjach kontraktów i zatrudnionych przez Ciebie menadżera. Motocykl. Możesz tu kupić i ulepszyć części, a później zamontować je w swoich motocyklach lub załadować do pojazdu. Możesz tutaj także zmienić wygląd swojego motocykla. Zawodnik. Możesz tu kupić elementy ubioru zawodnika, a później założyć je na swojego żużlowca. Możesz tu także zmienić
miejsce swojego zamieszkania, by płacić mniej za dojazdy. Za pomocą tego przycisku możesz odwołać start w nadchodzących zawodach. Pamiętaj jednak, że możesz z tego powodu zostać ukarany finansowo. Ten przycisk umożliwia przejście do zawodów lub symulacji najbliższych dni, jeśli nie masz żadnych zawodów do rozegrania. To już wszystkie informacje, które są Ci potrzebne, aby rozpocząć żużlową karierę. Połamania ram. Dzięki. Świeci nam się coś w wiadomościach. Cześć, zapoznaj się z menu i naciśnij przycisk z ikonką motocykla w prawym dolnym rogu, gdy będziesz gotowy na rozpoczęcie przygody. Cześć kolego. Lista zawodników. Zawodnicy. A moment, gdzie to ja tu jestem? To jest klubu narodowość, emeryt, seniorzy, juniorzy. Mnie tutaj nigdzie nie ma. Motocykl. Transport. Wygląd. Mam jakichś sponsorów. Na razie za dużo nie mogę. No dobra. Garaż, transport. Brak zawodów. Graj. Egzamin na licencję ŻŻ. Polska. Wielka Brytania, Szwecja, Szwecja, Francja, Czechy. No to zobaczymy, czy damy radę. A jakaś wiadomość. Dzisiaj jest twój ważny dzień. Aby zdać egzamin, musisz ukończyć co najmniej jeden z czterech biegów. Otrzymasz wtedy licencję ŻŻ i zostaniesz prawdziwym żużlowcem. No, cztery biegi. Gra. O, jak tutaj mi sprzęgło opóźniło. No już jestem ostatni, mimo że to tryb łatwy. I jeszcze wyjechałem. Banda. Ale mam fatalny czas. Chociaż jechałem teraz trochę szybciej niż ten na trzecim miejscu. Banda. No trudno. Ależ mam opóźniony start. Ten mój motocykl to jest istny szrot. Więc tutaj nawet nie myślę o ściganiu się. Chyba o licencji też mogę zapomnieć. Dwa okrążenia do końca. Dalej mnie puścili. Czemu ja się tak odbijam? Ci już skończyli, a chłop jeszcze dalej jedzie. No, juniorem jestem w końcu, nie?
A czy nawet jeszcze nie jestem? Co to było, panowie? Wy tak nie stójcie, wy spieprzajcie! Ale jest ukończony. Zobaczcie, z jakim ja opóźnieniem startuję. Jeżeli chcę coś powalczyć, to chyba trzeba by było tutaj zainwestować w ten motocykl. Nie będę ostatni. Któryś tam wypadł. Nie zepsuj tego, ptasiek, nie zepsuj. Się toczy walka o twoją licencję. Jest! Jestem trzeci! Mam punkciki! Cieszę się jak dziecko. No dobra. Moje starty są fatalne. W ogóle nie patrzę na to, jak oni jadą. Potraktujmy to jako trening. Aż tu, ptaśku, wytyczoną linię, gdzie oni tutaj wchodzą, jak jadą, a ty jedziesz totalnie inną linią. Aczkolwiek w Polsce może być duża konkurencja wśród tych juniorów. Jeden punkcik, no najsłabiej ze wszystkich. Dostaliśmy kasiurkę. Menadżer, gratulacje, zostałeś prawdziwym żużlowcem. Podpisałeś swój pierwszy zawodowy kontrakt z zespołem ROW Rybnik. To zobaczmy. Garaż. Silnik. Chcę ulepszyć ten element za 2000, tak. Sprzęgło, to zdecydowanie chcę ulepszyć. Zapłon. Tutaj chyba nic nie mogę. Łańcuszek. Przednia opona, tylnia opona. Może jeszcze silnik ulepszymy. Co ja zrobiłem? Transport. Nie, nie chcę sprzedać. Nie ma tutaj podpisów. To jest chyba stan tej części. Czemu mi się tutaj coś świeci?
mam pojęcia, co teraz robiłem. Na który poziom wbijam? Chyba wbiłem maksymalny. A jeszcze sprzęgło też sobie wbimy maksymalny. Dobra, wyglądu na razie nie zmieniamy. Superliga juniorów i Polska Liga Żużlowa. Wybierz pole. No nie jest pole A. Nie wiem, czemu jadę sam. Czy to jest jakiś trening, czy co? Jak widzę po tych moich śladach, to tu panuje niezły chaos, którą ja drogę wybieram. Teraz przynajmniej nikt nie chlapie na mnie błotem. Ajajajajajajajaj. Wiem, co tu się w ogóle dzieje teraz. Nikt nie zdobył punktów? Czemu? Why? Czy to był trening chyba tylko? Daj następny bieg zawodnika. W trzecim biegu będę startować. Czy ja mam 5 punktów? Z mojej prawej to tutaj nieźle wyskoczył. Pojęcia, z której strony ja mógłbym ich wyprzedzić, ale uciekają mi. Ostatni, no, ostatni. Bieg ósmy. Dawaj. Trochę zaspałem przy starcie. I trochę za bardzo do wewnętrznej poszedłem.
I znowu za bardzo do wewnętrznej. A już tak dobrze było. No cóż, jako młokos muszę się dużo nauczyć. Zero, zero, ale wszystkie ukończone. Się kogoś wyprzedzić i stracić pozycję też i się porozbijać na torze. Aj, wzięty w kleszcze, nie podobało mi się to. Jestem na drugim miejscu. Są dwa punkciki. Rowrywnik 25, 31, 35. No byliśmy najsłabsi, no najsłabsi. Był słabszy ode mnie zawodnik? No było kilku. Możemy coś w garażu jeszcze tutaj dodać. Tle. Bardy, uniwersalny. Normalny. Przyczepny. Uniwersalny. Ja nie mam pojęcia, jakie tu są tory. Co te poziomy dają. Kupmy jeszcze to sprzęgło. Zakładajmy sobie te rzeczy. Chcę zamienić ostatnią z części. A, to tu się dodaje. Czy ja tak mogę wydawać te fundusze, ale powiedzmy, że jest to kampania taka testowa.
No dobra. Przeczytane wiadomości, nowy świat. Indywidualne Mistrzostwa Polski, Liga Pierwsza, Liga Żużlowa, dobiegły końca. Andrzej Elbiediew wygrał zawody, Rohan Tangate zajął drugie miejsce, Krzysztof Buczkowski był trzeci. Gratuluję wam. Znowu Liga Żużlowa Juniorów. No, ten mój row Rybnik to jest tutaj najsłabszy. No graj. Się chłop pobijał. Każdy trening jest dla mnie dobry. Staram się trzymać linii, którą wyznaczyłem i już mi to nie wychodzi. Zjeżdżaj na ten tor. Ajajaj. Chyba ten motocykl po upgrade'ach mi nie służy. No graj. Oj, nieźle ruszamy. No i chyba dobrze, że rodzice wyciągnęli tą kasę z Providenta i zainwestowaliśmy w nowy motocykl. Aja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 j
przed zachodem słońca i teściowej przed śmiercią. Proszę, na ostatnich dwóch zakrętach. Brawo, ptasiek. Przypominam, że to tryb łatwy, żeby nie było. Wstępny bieg. Znowu czerwony kask. A. Ktoś tu dostał dyskwalifikację. To mi się nie podoba, bo się czuję, jakbym się ścigał sam. Jak wolę widzieć, gdzie są inni zawodnicy i co robię źle, niż tak jechać samemu szybszym motocyklem. $15.95, $16.16. No, byłem dużo szybszy. Uh...
w 15. No. Coraz lepiej. Ale mi tutaj w kleszcze wzięli. O, jak doskoczył do mnie. Zobaczyć różnicę w czasach, ale chyba nie zobaczę. O, jestem minutę prawie, sekundę prawie, że szybszy. No nie macie szans z moim nowym motocyklem. Ciągle nie mam takiej podzielnej uwagi, żeby móc patrzeć na te wszystkie wskaźniki. 16. No, te ostatnie okrążenia były słabe. Row Rybnik prowadzimy. Ja same zwycięstwa. Z tych, których tutaj, z którymi będę się ścigać, nikt nie wygrał. Cóż to nie robi magia własnego stadionu, bo teraz widzę, że ja jestem w Rybniku. Oj, tutaj był mały błąd. Skup się, ptasiek. Bo cię już gonią. Teraz przynajmniej nikt nie sypie mi żużlem po oczach. Za szeroko. A drugi raz się obiłem o bandę. Miałem już większe przewagi. Też widać, że lepiej jeździłem, bo więcej punktów zdobywałem. 26, 32, o 34. Nie wiem, co to za klub, nie znam tych znaczków żużlowych. No to let's go. Dobry start. Czy już się tak naumiałem? Czy to kwestia tego łatwego poziomu i to, że jestem juniorem? Zobaczymy po czasie, jeżeli będzie poniżej 16 sekund. Znaczy, że kręcę dobre kółka. Nie jest, czyli kręcę średnie kółka. Row Rybnik 35 punktów. Orzeł Łódź też 35. No, ale komplet zwycięstw. O, ile pieniążków wpadło. Media. Kibice są pod wrażeniem twojej jazdy w biegu numer 20 w ostatnich zawodach. Numer 9, numer 5, numer 1. A wystartujmy sobie z Polace.
Mam pojęcie, jaki tu jest ten tor, tego nie sprawdzam. Bo się na tym nie znam. Au. Tak czułem, że będzie bolało. I drugi raz będzie bolało. Kurczę, to naprawdę były dawne czasy, jak ja się speedwayem interesowałem. I jaką linię się wybierało, czemu od tutaj szerzej, czemu węziej. Trening skończony. No to gramy. Dwa punkty jak na razie zdobyliśmy. Teraz się za bardzo do bandy przytuliłem. Kurczę, ale całkiem fajnie jest ta gra zrobiona. Tak jak mówię, kilka osób o to pytało, o symulator kolarstwa też zdaje się pytaliście, ale to chyba jednak wolę żużel niż kolarstwo. Ajajaj. Następny bieg, no coś, ten nasz rybnik zostaje z tyłu. Poszły konie po betonie. Przecisnąłem się gdzieś tam do przodu. Udało się nikogo nie wyglebić. Mocno się łokciami rozbijaliśmy. Aja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 j
Ostatnie okrążenie. Czy to się jeszcze uda? Jakiekolwiek punkty tutaj zdobyć? Chyba mamy za dużą stratę. No, niestety. Błąd zawodnika Ptasiek gra. A to bardziej, że ja mam jeszcze jedno okrążenie, tak? No trudno. Juniorzy mają prawo popełniać błędy. Odkujemy się w tym wyścigu. I znowu, te cholerne bandy. No, chyba nasz zawodnik Ptasiek gra poszedł za bardzo na pewniaka. Już się poczuł najlepszy mistrz Polski juniorów. I efekt jest jaki jest. Niezaliczone kółko.
No niestety. Skup się, ptasiek. Nie przytulaj się tak do band. Znowu robię ten sam błąd. Ale taka linia akurat mi odpowiada. O i niewiele brakowało tutaj, że znowu bylibyśmy na ostatnim miejscu. Bliżej wewnętrznej się trzymaj, prowadzisz. Już nie prowadzisz. Czy wygrałem? Dyskwalifikacja? Czy defekt? No tego się nie spodziewałem. Motocykl. A, coś nam padło. Naciśnij na przedmiot, aby zobaczyć jego właściwości lub przyciągnij i upuść jego położenie. Ponka. Ja nie mam opony. Czyli trzeba mieć części zamienne, a ja nie mam. Nie mam drugiej tylnej opony. Zostaniesz wykluczony z powodu niekompletnego motocykla. I wykluczony. No, 3 punkty zdobyliśmy. Motocykl zdefektował, ponieważ jedna z części uległa uszkodzeniu. Idź do sklepu i kup. Ale myślę, że z kariery, moi drodzy, to samo, to już wszystko. Zobaczmy sobie jeszcze tryb ligi. Może jakąś Superligę? Powiedzmy Wrocław. No i zróbmy ten łatwy. O panie, ile tu pieniędzy. Witaj w trybie ligi. Omówię znaczenie poszczególnych przycisków, by ułatwić ci rozpoczęcie twojej menadżerskiej kariery. Kliknij w dowolne miejsce na ekranie lub naciśnij klawiaturę Space, by kontynuować. Licznik, to już wiemy, waluta, tutaj są zawody, wiemy, wiadomości, wiemy, lista zawodników, zawodnicy, ok, finanse, to jest chyba to samo. Wybór składu. Zapoznaj się z mini, gdy będziesz gotowy na rozpoczęcie, przepraszam, przygody. Gramy! Kolejne pieniądze dostaliśmy. Okno transferowe zostało otwarte. Mamy skład. Zobaczymy. Brak zawodników. No to gramy. No dobra.
Widzę, że tutaj oprócz menadżerki jeszcze się dalej bawimy w jeżdżenie. Chciałbym się tutaj wczytać, poszukać jakichś poradników, o co tak tutaj chodzi w tej jeździe, w tej grze, bo przypuszczam, że coś gra Speedway Managera. Fanów żużla u nas nie brakuje. Mam nadzieję, że Daniel ogląda i nie wyrwał sobie wszystkich włosów. Graj. O, jaka ładna kamerka. Czekajcie chwilkę. Chciałem sobie nalać herbaty, żeby zobaczyć, bo ja nie wiem, czy ja teraz będę... mogę też oglądać, ale graj, no. Staw zawodnika. No, z takiej kamery to jeszcze nie jeździłem. Ha. Dobra, a jakby zrobić tak, oglądaj. A, i tu sobie możemy zmieniać kamery. Nie no, spoko to wygląda. Może tu się czegoś nauczę, jak się powinno jeździć. Co tu możemy robić? Zmieniać zawodników do przodu, do tyłu. Oddalić. Zmieniać kamery. Przybliżyć. Dobra, to spróbujmy. Ale ja nie wiem, czy ja jestem w stanie grać z takiej kamery. No i teraz puściłem. I znowu. Coś mi tutaj nie działa. No jak teraz puszczę... To on ruszy. Albo mi się zacięła klawiatura, albo coś tu jest nie tak. Nie mam pojęcia, którzy to są moi zawodnicy. Ale można rozegrać karierę tutaj tylko i wyłącznie oglądając i zostawiając pojedynki komputerowi. Więc na podobnej zasadzie jak F1 Manager. Czy
Ciekaw jestem, jak się będzie ten żużel oglądał, czy będą fani, czy spróbujemy zrobić z tego serię, czy nie. Ja na pewno gry nie odinstaluję, muszę sobie poćwiczyć trochę. Spróbuję się pobawić tą karierą. Ale myślę, że to już na dzisiaj z takiego przeglądu wystarczy. Muzyka, dźwięki, cienie, jakość cieni, a zróbmy wysoką. Widzów też chcę. Pokaż licznik FPS-ów. Spróbujmy jeszcze raz sobie zagrać. Ze Szwecją? Pewnie. A wieczorem zagrajmy faktycznie. Teraz nie wiem, gdzie to było, żeby ruszyć. Enterem? Nie. A, bo stadionów nie mamy. Czy nie zagramy sobie? Niech będzie Grudziądz. Z Krosnem. Czemu by nie? Oj, tutaj możemy... mamy też inne, widzę. A kraj? A czemu by nie? Ubijanie toru. Jeden wyścig sobie przejedziemy. I tutaj za ostro wjechaliśmy. To na łatwym poziomie już w tej chwili dla mnie jest za łatwo. Plus 20 punktów. Powolutku, powolutku. Trzeba tutaj jednak dosyć dużo grać, żeby tych punktów zdobyć. Moi zawodnicy są w białych strojach i się tutaj tłuką między sobą. Ładna kamera z drona. I taka około stadionowa. O proszę, mój zawodnik wyszedł na prowadzenie. Jakkolwiek on się nie nazywa. Oj, to też fajna kamera.
Walczą tam strasznie. Oj, 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 ale zostali objechani. Ach, ładnie. 2-4. No, walka była do końca. Powiem wam szczerze, że ja tę grę bardzo, bardzo, bardzo propsuję. I gierka mi się coraz bardziej podoba i chyba sobie trochę jeszcze potrenuję. W każdym bądź razie wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że taka wyścigowa niedziela wam się podobała. Trochę odpoczynku od Formuły 1. Zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu ci, którzy się znają na Speedwayu, co robię źle. Chętnie poczytam. Chętnie się dowiem. No i co, za dzisiaj wam już serdecznie dziękuję. I to tyle. Pa!